Patrzcie na to, kochanie, na pomarańczowego T-Rexa. Mhm. Masakra, powiem wam, masakra. Mama, odsunę te krzesło, bo zasłania. Mhm. O. Ale nawet nie muszę obsłonić. Po prostu nie da rady chyba się odesłać. No, powiem tutaj wam, że... bardzo fajnie niżej. Powiem wam, że naprawdę przy tych wszystkich... przy tych wszystkich nawarstwiających się obowiązkach można się i popłakać przy kraju cebuli. Ja mam tak wrażliwe oczy, słuchajcie, normalnie nie mogę patrzeć. 6 cebul, no takich większych, bo większych teraz pokrajałam do... do dołączenia. Tak jest, także dzień dobry, witam się z wami wszystkimi. W przeddzień 24, mama teraz mówi. Przed samą Wigilią praca w re, bardzo mocno praca w re jest. To jest ogólnie mój od... ulubiony kolor, kochani. To jest ulubiony kolor Ignasia. Ja już jestem od godziny 5 na nogach. Popatrzcie. Rano się nawet jeszcze, powiem wam, nie malowałam ani nic, bo wiedziałam, że będę właśnie tą, a zresztą nie chciało mi się i tak sobie też tutaj na tym dumałam przed chwilą, jak robiłam tą cebulę, żebym miała możliwość powiedzenia sobie tego, nie maluj się o tej 5 rano, 23 albo 25-letniej sobie kiedyś. No way. Na kupie do gliny. Takie coś? Na Allegro zamawialiśmy. Także no nie malowałam się rano, bo nie chciałam się po prostu i też wiedziałam, że... A te druty, nie wiem, będziemy musieli poszukać w mieście. Także no, także będę się dopiero szykowała, a właśnie ta cebula niech to wszystko odparuje, bo to jest po prostu masakra. Ja robię sobie cebulkę. Właśnie dzisiaj jestem sama, Mateusz ma dzisiaj jeszcze trasę, będzie pod wieczór. Dzisiaj taką jednodniową ma tylko i taką fajną akurat, tak wiecie, tutaj gdzieś niedaleko. No to poukładaj ładnie. Ja robię dzisiaj sama. Nie pierwszy raz tak naprawdę, bo kiedyś też tak było. Nie pamiętam, jak było w tamtym roku, musiałabym sobie przyjrzeć do mojej vlogmasy, jak było, bo Wigilię na pewno miał wolne, ale jak to było przed dzień Wigilii. No, także ja sobie podpiekam cebuleczkę. W tym roku robię gołąbeczki na smalcu, bo zawsze, wiecie, tę margarynę, paskudną margarynę, a teraz na smalciku podpiekam troszeczkę. Zaraz wodę podleję. No to szybciutko! Najpierw tak troszeczkę podpiekam, za chwilę podleję wodą, żeby się podusiło. No i będzie się właśnie dusić. W międzyczasie robię też pomidorową, żeby tak, wiecie, coś przekąsić. I przyszłam w ogóle i powiem wam, że w wir pracy się rzuciłam. Poogarniałam mieszkanie i jeszcze... Jeszcze ogólnie, wiecie, takie chcę zrobić takie, tak jak to się mówiło kiedyś, w sobotę. Także takie ogarnianie jak w sobotę. Właśnie łazienkę sobie ogarnęłam i za chwilę jeszcze odsunę sobie narożnik i szybciutko sobie pod narożnikiem poogarniam, poodkurzam, umyję podłogi, żeby naprawdę mieć jutro tylko sprzątanie podłóg standardowo, czyli wiecie, odkurzenie, ale właśnie przez święta, czyli przez Wigilię, pierwszy i drugi dzień świąt, żeby tylko odkurzyć i nic więcej nie musieć robić. Tak naprawdę właśnie postanowiłam sobie, że ten dzień będzie takim dniem przygotowawczym, że wiecie, sobie pogarniam wszystko, żeby móc sobie usiąść i delektować się tymi świętami, a nie myśleć, że o coś tutaj jeszcze mogłabym dziabnąć. W sensie nie, że dziabnąć, tylko wiecie, praca domowa. Mi się od razu przypomina nasz kochany pan Kaczyński. Na samym końcu jeszcze, żeby był niebieski. Dobrze, jak to pięknie ocenił kobiety. Że nie chcą mnie rodzić dzieci, bo dają szyję, także no... to jest takie, wiecie co, w tym kraju przykre, że... I to nie chodzi już tylko o władzę, ale o innych też ludzi, że my nie szanujemy siebie nawzajem, nie szanujemy w ogóle swojego zdania, kompletnie. Ja wam powiem, że mnie dużo YouTube nauczył takich rzeczy, żeby szanować wybory drugiego człowieka, zdanie drugiego człowieka, wychowanie i tak dalej. Ja wam powiem, że ja też byłam kiedyś taka skora do dawania dobrych rad, tak wiecie, no, tak wiecie, dawno, dawno temu, a żeby coś powiedzieć, wiecie, ale to tak wydawało się, że to w dobrej wierze,
Łyk kawusi. Mama, ale u nas będzie Wigilia. U babci Wioli. Także wiecie, kiedyś byłam taka bardziej skora do ocenienia kogoś. A ja bym zrobiła tak, a ja bym to, a ja bym tamto, ale jak byłam dużo, dużo młodsza, ale powiem wam, że naprawdę nauczyłam się na swoim przykładzie, na swoim doświadczeniu, na swoich błędach, że tak nie wolno robić, że trzeba szanować drugiego człowieka za jego wybory, za jego życie, za jego zdanie. I wiecie, jeżeli ktoś nas prosi o radę, ja bardzo nie lubię ludzi, którzy sami dają złote rady i są nieproszeni o to, albo krytykują, albo się wypowiadają na temat, tak naprawdę, na który nie mają zielonego pojęcia, bo na przykład jak ktoś się wypowiada na temat wychowania dzieci, a swoje dzieci albo w ogóle nie ma, a na przykład wychowywał dzieci 20 lat temu, to wiecie, też było zupełnie inne wychowanie, to nie lubię po prostu tak. Ja jeżeli mam jakiś problem, nie wiem czegoś, to ja sama pytam. Kto pyta, nie błądzi. Wolę zapytać 10 razy niż o jeden raz za mało, ale takich osób, które gdzieś tam się wpychają w swoje sprawy i wypowiadają się nieproszeni tak naprawdę, to jestem po prostu uczulona na takie osoby. Super. To jeszcze miska mojego brata. To jest jeszcze miska twojego ojca chrzestnego. Bartka, wujka Bartka. To była jego kiedyś miseczka z kaczorem Donaldem. Zobaczcie. Brat ma 25 lat, także u nas dużo takich hitów sprzed lat. W moim pięknym kubeczku. Także ja kiedyś też tak miałam, kochani, to można zmienić w sobie naprawdę, bo też byłam bardziej taka skora do gdzieś ocenienia kogoś i w ogóle, ale się tego oduczyłam. YouTube mnie dużo rzeczy nauczył i wiecie. I teraz mam zupełnie inne pomysły. Więc tak, płakałam. Teraz mam chwilkę przerwy, jest, no ale dobry jest czas. Jest dobry czas, jest przed 12 samą, więc ja za chwilę jeszcze dokończę podłogę w łazience i zrobię sobie ten tu i zrobię sobie salon, umyję podłogi i mam gotowe, mam posprzątane, także cieszę się ogromnie. No i idę, jak się wyrobię, to będę szła do mamy. Tak, a ty chcesz z mlekiem jeść to? Dobra, to pójdę do mamuśki, bo... Jestem łysy? Aha. Pierwsza sprawa, będę robić pierniczki. My już nie mamy pierniczków, już są zjedzone. Nie, jeszcze troszkę tylko, no. Bo są już zjedzone, przepyszne były. Na drugi dzień w ogóle, no rewelacja. Więc będziemy robić pierniczki, a później gołąbki właśnie. Ja już sobie przygotowuję tutaj farsz, a tato mój mi liście zaparzy, bo ja bym mogła to zrobić sama, ale mój tato ma lepszą wprawę, lepiej mu to pójdzie. Więc ja będę sobie ogarniała tam pierniczki, a tato będzie walczył, bo mama też robi gołąbki, więc tato tam ogarni nam te liście. No i później sobie pozawijam tylko w domu, zagotuję i... Ale ty jesteś chłopczyk taki normalnie, no Zosia Samosia. Sam sobie naszkowałeś płatki? Ekstra. Super. Pięknie, tylko teraz je zjedz. Więc... ja się nie mogę skupić. Tak, a jeszcze właśnie robię sałatkę, robię tylko gołąbki i sałatkę, z tego względu, że tak jak wam mówiłam, nas nie będzie. No i sałatkę chyba zrobię jutro, bo to jest, wiecie, fileta, podsmażyć. Dobra? Super. Filecika podsmażyć. Jakie danie jest? Super? Ekstra. Jest co? Robię z tym, no, z zupkami, nie z zupkami, tylko z makaronem z zupek chińskich. Właśnie filet, kukurydza, papryka, filet. Ja daję kapustę, tak, żeby otwierać. Tak, to jest prawda. Zaraz otworzę kalendarz właśnie, bo... Już otworzyłeś dzisiaj? Nie. Nie? Nie otwierałeś z Aleksem? Nie chce mi się wierzyć. Coś mi tutaj chyba ktoś ściemnia. Nie. Nie? No i co? I co? Już się byłam skoro uwierzyć. To było w to strony. Nie, no ja wiem, który dzisiaj. Dzisiaj jest 23. Mamusia ma nie otworzone. No i zrobimy to. Jest, tu jest 23. Czekaj, nie tak. O. No tak.
Pokaż. Tom, tutaj jest dziurka specjalna. O, bucik, no. Mama tobie da czekoladkę, bo mama zjadła dzisiaj już bezy. Ej, ale najpierw zjedz te płatki. Zjadłam już kilka bez dzisiaj, więc wystarczy tego słodkiego. Ja muszę ograniczyć już sobie, by sobie, wiecie, nowy rok, nowa ja będzie. Nie, ale ja się tak śmieję, bo jeżeli chcemy w ogóle jakąkolwiek zmianę w swoim życiu wprowadzić, to zacznijmy od siebie, taka jest prawda, ale nie ma co czekać do jutra. Tak? Nie ma co czekać do jutra, do 1 stycznia i tak dalej, trzeba to od razu, ale tak się śmieję, że chciałabym ograniczyć. Wiecie, ja może nie jem dużo słodkiego, ale zdarzają się dni, że trochę tego słodkiego zjem. Czasami tak, że w ogóle nic. No, ale jakoś w ostatnim czasie pozwalam sobie tak i tak bardziej, a chciałabym ograniczyć, bo jednak słodkie to nic dobrego. Już ograniczam cukier, bo... Ja lubię słodkie. No, ja wiem, że ty lubisz. I ja w ogóle ogólnie jak słodzę, to... No jesteś oszalały, tak. Jak słodzę, to właśnie herbatę i kawę. Kawę nie piję codziennie, więc tego cukru może dużo nie spożywam, ale jednak spożywam, a chciałabym to ograniczyć do takiego minimum, bardzo minimum. A właśnie ostatnio bardzo często jeżdżę na jakieś cappuccinko, jakąś herbatkę, kawkę, więc zdarza się tych kawek i herbatek dużo. No a co za tym idzie, to dwie łyżeczki takie wlecą, 2,5 czasami. Dobrze, szybciutko wam pokażę, co dostałam. Sorry za to rozłożone łóżko. Ono było złożone, ale Ignas przed chwilą skakał. Co udało mi się dostać dla Ignasia świątecznego. Dziękuję jeszcze raz jednej z was, która dała mi cynk na Instagramie, że właśnie w Bierutowej w Pepco są rzeczy świąteczne. Dziękuję po stokroć. Wybrałam mu taki, słuchajcie, komplet. Znaczy to było osobno ogólnie, ale zrobiłam to jako komplet, czyli właśnie bluzę w super ekstra motywie i właśnie Ignacy będzie też na Wigilię właśnie w tym. Na sportowo tak jak ja. Znaczy w sensie tak, wiecie, wygodnie. No i do tego gadki. Nawet nie wiem, 25 zł, 25 zł i 25 zł. Następnie ma ten sweterek, który wam kiedyś też pokazywałam w którymś vlogu. To będzie miał, jak będziemy jechać do Mateusza rodziców, a jeszcze taką kupiłam bluzeczkę i ona była, słuchajcie, z 10 na 8 zł. Więc mówię, bierę, nawet po domu będzie później, a no, będzie miał tutaj, jak do mamy mojej pójdziemy, też żeby było, wiecie, wygodnie. No i Aleksowi w Action kupiłam takiego, słuchajcie, reniferka i to jest dosyć duża bluza. Był taki wybór sweterków dla dzieci, dla kobiet, tuniki sweterkowe, dla mężczyzn właśnie sweterki, no bajka, no ale... na ostatnią chwilę, także nic nie szkodzi. I wzięłam M-kę, jest taka dosyć duża, ale nie jest jakaś za duża, nie wygląda źle, więc super sprawa. Mamy oprócz Mateusza, Mateusz nie chciał, mówił, że nie, on nie chce do takich świątecznych rzeczy, więc nie brałam, ale ja i dzieciaki będziemy na świątecznym. Dzisiaj mi humor dopisuje, powiem wam, wczoraj miałam reset, totalny reset i chyba on był mi potrzebny, bo dzisiaj czuję się wyśmienicie. Mam nadzieję, że nikt tego nie spierdzieli. I słuchajcie, mój wybór na Wigilię to o, piękny sweterek, słuchajcie, marka Reserved. Przepiękny, przebajeczny i w ogóle to pomysłodawczynią jest moja mamuśka, bo ona sobie pierwsza kupiła ten sweterek i ja właśnie z koleżanką widziałyśmy ten sweterek i było tak... Ja byłam na mamę, mówię, no i wiesz co, nie kupiłaś mi własnej córce nie kupiłaś taki sam. Przecież wiadomo, że ja bym chciała taki sam, bo mi się bardzo, bardzo podoba. On kosztował 90 dyszek, 89,99, rozmiar S i ja zamawiałam właśnie przez internet, mama kupiła stacjonarnie, jest po prostu, no jest taki mięciusi, może to nie są idealne moje kolory, ale no po prostu rewelacja i no taki świąteczny, no bajka, bardzo mi się podoba. I do tego właśnie modelka na stronie miała zestawione to ze spodniami czerwonymi, z kompletu, do tego w ogóle jest bluza. I sobie tak myślę, że mogłam też sobie wziąć tą bluzę, ale już nie chciałam takiej, wiecie, typowo świątecznej, bo mam taką bluzę jeszcze tą moją różową, typowo świąteczną z Reserved i wiecie, nie chciałam się pchać w kolejne rzeczy takie świąteczne, bo to są takie grudniowo-styczniowe rzeczy, a tutaj akurat fajnie, bo mamy taki tylko znaczek, to nawet jak będę w innych porach, to nikt może się nie dopatrzy, że tutaj my mamy napisane the most wonderful time of the year, no zgadzam się, of the year, yeah. Dobra, nieważne, mój angielski to wiecie. I one kosztowały wyjściowo 90 zł, a ja kupiłam je za 59. No i po prostu to są dresiory. I one były właśnie z tym sweterkiem zestawione. Ja jeszcze tego nie przymierzałam. Łudzę się, że to będzie na mnie super leżało. I słuchajcie, drugą sztukę, funkielnówkę nieśmigdaną tego sweterka kupiłam właśnie koleżance, żeby też miała tak świątecznie i żeby też ten sweterek był taki, wiecie,
No właśnie taki fajny, fajnym, miłym akcentem. No i zaraz właśnie muszę sobie zapakować to w jakąś torebelkę i no i super będą dziewczyny miały. Mama mówi, że też ubierze sobie ten sweterek na Wigilię, także będziemy tak mega, mega, mega w tym roku bardzo i ja sobie właśnie w tym roku tak chciałam, żeby być tak bardzo świątecznie właśnie, żeby na Mikołaja te wszystkie skarpetki, skarpetunie i w ogóle były i tak jest, więc bardzo się cieszę, że mi się to zgodnie z moimi jakimiś tam założeniami udaje. I teraz w ogóle matka moja już dzwoniła, tak wiecie, nie mówię ogólnie matka ani stara, nigdy w życiu na moich rodziców tak nie mówiłam, starzy czy coś w tym rodzaju, czy mnie pralka wołała już niedawno, przed chwilą. Nigdy, ale się śmieję niekiedy, jak właśnie mama coś tam, wiecie, chce ode mnie pilnie już teraz, albo na przykład jestem spóźniona, tak jak teraz, miałam być koło 13, już jest pół do drugiej, woła mnie ta pralka jednak, widzicie? Słyszycie? No i jak tak mnie gdzieś pospieszę albo coś, to ja zawsze mówię matka moja, a ojciec mój i w ogóle, ale to tak wiecie, bardziej prześmiewczo. Znaczy prześmiewczo to źle brzmi, tak o dla śmiechu, o dla żartu. Prześmiewczo to jest raczej negatywne określenie. Także ja się ogarnę razem. Słucham! Co chciałeś? Dobra, idę. Dlaczego my mamy tak sino? Widzicie, normalnie to światło jest o, a na auto jest, o ludu. Bo to chociaż na tutaj, to chociaż tak trochę bardziej barwnie wyglądam. A już na tamtym to jest tragedia. Jest w ogóle, no mówię wam, koło tej 14, a jest tak jakby przynajmniej było koło 16. Pogoda okropna na święta, niestety. Nie spełniły się moje życzenia co do pogody. No ale to już wiecie, takie... Taki chybił trafił jest naprawdę, tak naprawdę. Ale jestem głodna, burczy mi w ogóle energii dostałam. Muszę wam powiedzieć, że właśnie już dwa razy mi się zdarzyło tak, że wypiłam kawę i rzeczywiście dostałam energii. Co się nie zdarzało wcześniej w ogóle, ale ja półtora roku nie piłam w ogóle kawy, zero, zero, kompletnie nic. I nie wiem, czy tak po prostu, tak się złożyło, czy w ogóle co. Ale tak to jest, także jestem na speedzie teraz. Jak to brzmi w ogóle, naprawdę, przedtem dziabnąć coś, teraz jestem na speedzie, nie no, po prostu. W sumie nie na koniec dnia, już przedtem odpakowałam, ale dostałam przesyłkę Handmade with Love od Cassie. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię. Dwie świeczuszki sojowe, które sama wykonuję. Także dziękuję pięknie. Tutaj też mam list, który dostałam. Bardzo fajny, bardzo taki, może nie tyle co wzruszający, ale taki fajny od serca. Bardzo miło mi się czytało te wszystkie słowa i ogólnie krótką opowieść o samej sobie, troszeczkę właśnie o tym, odkąd ze mną jest, właśnie od ilu lat, za co mnie ceni, dlaczego mnie ogląda i w ogóle naprawdę bardzo, bardzo miło, także ślicznie dziękuję. Zaraz sobie odpalę świeczuszkę, taka ta duża, typowo teraz taka świąteczna, bo tutaj wyczuwam cynamon. Właśnie, więc za chwilę leci i włączę sobie tutaj na taki wieczór. Chociaż Ignacy się zdrzemnął, więc nie wiem jak pójdzie spanie i zasypianie, ale świeczuszkę odpalę. Także dziękuję serdecznie i z wami się żegnam dzisiaj i mam nadzieję, że się widzimy jeszcze jutro. W każdym razie w ostatnim vlogmasie.